pierwszego oddziału. Koła szkolnego WCK z pierwszego liceum ogólnokształcącego i pani dyrektor tutaj też jest obecna. Dziękuję ci, panie Robercie. Dziękuję młodzieży za piękne utwory. No oczywiście też pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża. No, uzdolniona organizacja, powiem tak. Także proszę państwa, mamy talenty. Jak wy wiecie, ja też zadebiutowałam 4 grudnia. Kto był, to słyszał. Oczywiście dziś też zaśpiewam, proszę państwa. Tylko może, bo ludzie są tutaj, prawda, jeszcze czekają do przemówień i może pan Sadowski się też denerwuje, ale pomału, panie prezesie, pomału. Jeszcze troszeczkę dwa słówka chcę powiedzieć. Moja przyjaciółka Danusia, lekarz. Dwa słówka, bardzo proszę. Ja poczułam się wywołana tu do wypowiedzi, ponieważ nikt z moich przedmówców nie wspomniał jeszcze o jednej dziedzinie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i dużych zasługach właśnie Bożenki w tej dziedzinie.
chodzi mi o krwiodawstwo, z którym ja jestem związana i właśnie nasza znajomość wiąże się z tą linią działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Współpracujemy od bardzo wielu lat i myślę, że jeszcze długo będziemy współpracować, jeśli nam zdrowie pozwoli. Wiecie, gdzie ja pracuję, wiecie, kto ja jestem. Nie muszę nic mówić o sobie, bo mnie bardzo dobrze znacie. Dziękuję bardzo.